Cześć, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Dużo ostatnio było odzieży zimowej z wyższej półki cenowej. Obiecałem jednak, że będę starał się przedstawiać rzeczy nieco tańsze z innych kategorii cenowych. Dzisiaj propozycja, która jest nieco niedoceniana na rynku, jeżeli chodzi o recenzję, bo nie widziałem jeszcze w zasadzie bardziej obszernej recenzji zimowej odzieży od Crossa. A polski producent również ma w swojej ofercie kilka zimowych produktów. Dzisiaj postanowiliśmy się przyjrzeć dwóm kurtkom zimowym, czyli kurtce Winter Broly oraz kurtce Cross Rainy, a także ciekawym, bardzo grubym i bardzo ciepłym rękawicom Cross Thermal 3F. Czy są coś warte? Czy naprawdę niższa cena nie oznacza spadku jakości? Przekonajcie się sami. Cóż, miały być rzeczy tańsze, żeby nie było, że tylko zajmujemy się produktami, nie wiem, Endury, tudzież Bontragera albo innych tego typu firm. No to dzisiaj coś zupełnie innej półki cenowej, bo kurtka Cross Rainy, czyli model wyceniony na 249 zł i kurtka, która w zasadzie powinna być odpowiednikiem sam nie wiem czego, jeżeli chodzi o kurtki, które do tej pory prezentowaliśmy, bo nazwa Rainy wskazuje na to, że mamy do czynienia z kurtką przeciwdeszczową, a w praktyce jest to raczej jakaś kurtka, powiedziałbym, zimowo-jesienna. Myślę, że tak. Tak podejrzewam. Generalnie nie wiemy nic na temat jej membrany, oddychalności, niczego. Tak. Niestety producent się nie podzielił taką informacją. Niestety Cross na swojej stronie udziela tylko takich informacji, iż kurtka ta jest wykonana z poliestru w 100%, w co nie wątpimy, bo materiałów naturalnych ani bardziej zaawansowanych tutaj na pewno nie ma. No i że jest kurtką przeznaczoną do jazdy w deszczu i w niższych temperaturach. Cóż. Co można o tej kurtce powiedzieć? No, krój jest ewidentnie rowerowy, bo z tyłu jest ona nieco krótka, z przodu dłuższa, z tyłu jest przedłużona. Z tyłu znajduje się kieszeń, dość pojemna, natomiast problem z nią jest taki, iż jest tylko jedna, więc tutaj jeżeli wrzucicie wszystko naraz, no to będzie to się telepało. Plusem jest to, że ta kieszeń jest w miarę odcięta pod spodem, więc nawet jak tutaj wsadzicie coś ciężkiego, to nie będzie to nam wisiało poniżej 4 liter. Jakichś wywieczników pod pachami są, z tego co widzę. Można sobie pod pachami rozpiąć i to na dość dużym, na szczęście, dystansie. Zamek jest, jak widać, uszczelniony. Wow. Tylko że po rozpięciu, jak widać, nie ma żadnej siatki, więc tutaj mamy taką dość w sumie hardkorową wentylację, co by tu nie mówić. Taka sama stacja jest po stronie trawy. Co można powiedzieć? No, wentylacja jest na pewno efektywna. Bo odpinamy pod pachami dwa gigantyczne zamki i wtedy jest... To jest rękaw powietrzny. Wtedy. Jest, dokładnie, rękaw powietrzny, tylko że troszkę ciężko się z tym jeździ, bo łapie to powietrze w sposób niesamowity. Faktycznie wentyluje, ale też powoduje huragan w rękawach i ta cała kurtka po prostu... Powinna być siatka jednak jakaś pod tym, tak, która będzie zapobiegała, żeby to się nie... Po to jest siatka... Nie zrobiły się skrzydła. Dokładnie, bo po to jest siatka, żeby po rozpięciu rękawów była wentylacja, ale kurtka nie zaczynała się rozłazić. A tu jest efekt taki, że po rozpięciu jest wentylacja, ale kurtka zaczyna nam wszystkie strony latać. Przy rękawach ściągaczy nie ma, są tylko takie nieregulowane tasiemki. Dokładnie. Kieszenie z przodu nie ma, brak. Czyli kurtka ma w zasadzie jedną jedyną kieszeń z tyłu. Zamek jest w jakiś sposób zalaminowany, więc przyjemny i jest powinien podszewka. Przepuszczać. Jest podszewka, jest jakaś kieszeń w środku? Nie. Czyli tutaj na jakieś wrzucenie okularów MP3 też nie ma, nic. Nie ma szans. Jest kaptur, to jest, kaptur jest plus tej kurtki. Kaptur jest też duży, więc spokojnie pomieści kask, no jest on regulowany, więc w razie potrzeby można go wyregulować. Nie ma chyba opcji składania kasku, ale jeszcze się kaptura, jeszcze się upewnimy. Nie, jest opcja odpięcia, czyli można go na tych guzikach odpiąć, wtedy zostajemy kurtkę z dość niską stójką, ale jednak jest opcja odpięcia kaptura. Kolejna zimowa propozycja dla fanatyka polskiej marki to Cross Winter Broly, czyli zimowa kurtka dla szosowców i kolarzy górskich, generalnie dla osób o nieco bardziej sportowej linii i sportowych zainteresowaniach. Kurtka na plecach. Tak, to do tego dojdziemy zaraz, ale generalnie kurtka, o której znowu niestety nie ma zbyt szczegółowych danych. Wiemy tylko tyle, iż podobno posiada membranę. Membrana jest trójwarstwowa, a jedyne dane, jakie na temat tych warstw możemy dostać, to, iż składa się ona w jakimś tam stopniu z elastynu i w jakimś tam stopniu z poliestru, więc to są jedyne dane, które tutaj możemy wyciągnąć. W praktyce jest to po prostu bardzo gruby softshell, no i niestety wrażenia po założeniu tej kurtki są takie, iż ktoś tutaj nie pomyślał o tym, iż tego typu kurtki nie służą do chodzenia, nie wiem, stania nad wietrze, tylko służą do jazdy na rowerze, a jak się jeździ na rowerze, to kwestia jest taka, iż kurtka musi mieć jak najlepszą ochronę przed wiatrem z przodu, a z tyłu powinien być materiał troszeczkę cieńszy i bardziej oddychający, bo przez
takie, a nie inne ułożenie ciała, po prostu plecy pozwalają na oddychanie kurtki. Tutaj niestety tego nie ma i ta kurtka ma niestety bardzo twardy i gruby materiał z przodu, co naprawdę chroni przed wiatrem, nie pozwala na przewianie. Niemniej jednak praktycznie identyczny materiał jest też z tyłu, więc w praktyce kurtka po prostu nie oddycha, jest zbyt ciepła w miejscach, w których ciepła być nie powinna. Co do aspektów rowerowych, są jakieś aplikacje odblaskowe, jest logo Crossa z tyłu, jest aplikacja odblaskowa na rękawie. Są kieszenie, takie klasyczne trzy kieszonki z tyłu kolarskie. Tutaj pojawia się też problem taki, że one są niezbyt odcięte pod spodem, więc jeżeli to chcecie coś ciężkiego, to one będą nieco ściągały kurtkę w dół. Jest jedna kieszonka zapinana z boku, można nawet jakieś klucze drobne czy coś bardziej wartościowego upchnąć. Z przodu też jest kieszonka na klatce piersiowej. Tylko czy jest to jakieś wyjście na przykład na słuchawki? Chyba nie ma nic. Czyli to jest taka kieszonka, nie na dokumenty, na coś, batona pod ręką. Niemniej jednak tej słuchawek nie wyprowadzicie. Jest chyba jakaś wentylacja z boku, albo jest to dodatkowa kieszonka. Coś jest ukrytego? To jest wentylacja po prostu. Tak, tak. I tu jest już siatka. I tutaj faktycznie to się powinno odbywać w przypadku wentylacji. Dokładnie. W porównaniu z tą kurtką, którą pokazaliśmy wam wcześniej, tutaj jest wentylacja z siatką, czyli po prostu wentylujemy, a nie łopocze nam. Dokładnie. I to jest mega ważne, bo to jest kurtka mimo wszystko szosowa, więc jakby tutaj był taki patent jak przy tej poprzedniej kurtce, to byłaby po prostu katastrofa. Stójka jest chyba w miarę wygodna. Zamki już się pozacinały. No niestety coś się przycięło, czyli raczej nie... O, dobra. Nie jest to idealne rozwiązanie do zapinania w trakcie jazdy na rowerze, bo można skończyć średnio. Olać. Stójka jest dość wysoka. Czy jest tam jakieś coś miękkiego pod spodem, żeby się nie zaciąć? Nie ma. Nie. Czyli trzeba uważać zamkiem, żeby się przypadkiem wszystko nie... Wszystko jest z jednego materiału. Wnętrze tego jest takie jak to. Powiem wam tak, gdyby ta kurtka kosztowała 200 zł, to byłaby to jedna w sumie z tańszych, tak ciepłych kurtek na szosę zimowych. Problem polega jednak na tym, że ta kurtka kosztuje 379 zł, a w tej cenie za, nie wiem, 429 zł można już dorwać Endure Windchill 2, czyli kurtkę w sumie, no co by tu nie mówić, o sporo lepszych parametrach. W zimowej kolekcji Crossa znajdziemy jednak też elementy, które swoją ceną i funkcjonalnością są naprawdę bardzo interesujące. Takim produktem są rękawice Cross Thermal 3F, czyli jedna z bardziej zimowych rękawic, jakie widzieliśmy. Te rękawice wyceniono na 127 zł, co jest w zasadzie ceną dobrych rękawic letnich, a za te pieniądze otrzymujemy naprawdę hardkorową rękawicę zimową. Tu jest bardzo ciepło, dodatkowo rękawice te są obszerne i są rękawicami, które mają tak jakby trzy palce, czyli generalnie zachowujemy możliwość obsługi kokpitu w naszym rowerze, klamek hamulcowych i przerzutek. Robi się to nawet całkiem wygodnie, a przy tym wszystkim palce nie są od siebie oddzielone, więc dużo łatwiej zachować ich temperaturę. To jest rozmiar M tych rękawiczek. Ja zwykle używam małych rękawic, więc w tej M-ce jest mi akurat w sam raz, jeżeli chodzi o wygodę. Natomiast ciekawostką jest to, że generalnie te rękawice są projektowane tak, żeby w środku były obszerne, bo nie ma nic gorszego na mrozie, jeżeli będzie po prostu zbyt ciasno, że jeżeli jakieś szwy będą nam się wciskały w skórę, bo to spowoduje problemy z krążeniem, no i będzie nam dużo szybciej chłodno, nie mówiąc o tym, że można tak się nabawić jakichś odmrożeń. Mankiety tych rękawic są bardzo wysokie, są dodatkowo w środku ocieplone, no i jest możliwość regulacji takim ściągaczem gumką, więc można to dopasować do kurtki, wkładamy kurtkę pod spód, zaciskamy i nie ma problemu, żeby tu nam jakiś śnieg albo generalnie zimny wiatr pod spód się dostał. Całkiem ciekawy produkt, nawet na kciukach jest taka warstwa materiału a la Polar, który pozwoli na przykład na wytarcie potu albo na przykład przetarcie gogli, więc rękawice Cross Thermal 3F, całkiem ciekawa opcja na zimę. Na pewno należy docenić fakt, iż Cross z roku na rok stara się swoją ofertę odzieży rozszerzać, dopracowywać, no i wprowadza nowe produkty, z których niektóre, jak widzieliśmy to na przykładzie na przykład rękawic Thermal 3F, są naprawdę całkiem udane i dość dobrze łączą stosunek ceny do jakości. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te wady, które znaleźliśmy w zimowych kurtkach Crossa, to są one niestety typowe dla faktu, iż nie jest tak prosto wykonać wysokiej klasy odzież, nie specjalizując się w tym. Czyli oczywiście są firmy rowerowe, takie jak na przykład Perlizumi w Shimano, takie jak na przykład Bontrager, czy kilku innych producentów, którzy są w stanie sobie pozwolić na produkowanie zarówno rowerów,
wysokiej klasy, tudzież komponentów rowerowych, a także odzieży. Niemniej jednak to są zupełnie inne budżety i zupełnie inne doświadczenie. Cross w tym aspekcie odzieży dopiero debiutuje. Myślę, że dużo projektów tak naprawdę jest adaptowanych od innych producentów. Nie da się ukryć, że również tych dalekowschodnich, więc tutaj jeszcze daleka droga do tego, żeby produkować odzież naprawdę wysokiej klasy. Są to elementy odzieży, które zdadzą egzamin, jeżeli jeździmy w sposób bardziej rekreacyjny. Tutaj będzie się odbijał brak przede wszystkim membrany, która niestety sprawia, że ta odzież nie oddycha, w związku z czym wszelkiego rodzaju intensywny wysiłek, uprawianie sportu, trenowanie w tych ciuchach będzie problematyczne, bo będziemy się w nich szybko pocić i będzie nam po prostu zbyt ciepło. Niemniej jednak, jeżeli szukacie czegoś do jazdy takiej rekreacyjnej, co byłoby dopasowane, nie wiem, do stylistyki waszego roweru, albo po prostu szukacie tańszych alternatyw dla bardzo markowej odzieży, to można tę odzież rozważyć, oczywiście uwzględniając wszystkie te plusy i minusy, o których dzisiaj wspomnieliśmy.